Przedać. Nastąpi uroczyste otwarcie wieży widokowej. Ja chciałem tylko przypomnieć, że to wzgórze znane jest z wielu ważnych wydarzeń, między innymi corocznych dwóch imprez na rozpoczęcie i zakończenie sezonu motocyklowego. W tym roku to zakończenie ma szczególny wymiar. Otwieramy wieżę widokową. Głos zabierze główny sprawca tego wydarzenia, burmistrz Brzeska, pan Tomasz Latota. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witajcie kochani, kłaniamy się Wam nisko i cieszymy się, że tak licznie przybyliście, aby wspólnie świętować zakończenie sezonu motocyklowego, ale i otwarcie tego pięknego obiektu, jakim jest wieża widokowa na wzgórzu Bochenic. Drodzy Państwo, serdecznie witam przybyłych gości, tych, którzy są tutaj z nami. Ja widzę w tłumie, bo maszerował razem z Łaziorkami pan starosta brzeski, pan Maciej Podowiński. Witamy pana starostę. Proszę o gromkie brawa, bo utrudził się chłop, żeby tu dojść, mimo że mieszka niedaleko. Witam wszystkich państwa radnych, przewielebnych księży. Bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałą liturgię, za przeświętą, którą godnie rozpoczęliśmy wspólne świętowanie i zakończenie sezonu motocyklowego. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie współorganizatorów tego dzisiejszego wydarzenia. Klub honorowych dawców krwi, HDK Motojadowniki, z całym kierownictwem, dowództwem na czele, z ojcem Wacławem, bo tak pięknie się do niego w klubie zwracają, Wacław Japa, Wojciech Podleś, Paweł Leś, no i wszystkie koleżanki i kolegów, którzy bardzo mocno się zaangażowali, aby to wydarzenie miało taki wyjątkowy dzisiaj wymiar. Moi drodzy, to wzgórze bardzo regularnie jest odwiedzane przez motocyklistów. To właśnie tutaj na wzgórzu Bochenic zaczynają swój sezon motocyklowy, zawsze kończą. To już jest taka tradycja i stąd też, w związku z tym, że jesteśmy przyjaciółmi wzajemnie, fanami motoryzacji, ale to też są osoby, którym należy się szczególny szacunek, właśnie naszym motocyklistom, bo łączą piękną pasję jazdy na motocyklach, pasję do motoryzacji z pasją do pomagania. Jak pamiętacie, co roku każde wydarzenie, czy to otwarcie, czy zakończenie sezonu, dedykowane było wspieraniu tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Dzieci, młodzież, która była chora, czy jest chora na szczególne choroby, na bardzo trudne, indywidualne choroby, to właśnie nasi motocykliści organizujący piękne wydarzenia zawsze tutaj w Szczodrze zbierali, robili zbiórki, robili różne akcje wsparcia właśnie dla tych dzieciaków. Bardzo, moi drodzy, dziękuję. Dziękuję moim koleżankom, kolegom właśnie na ręce kierownictwa. Pozdrawiamy całe HDK, motojadowniki oraz wszystkich motocyklistów zrzeszonych w klubach i tych, którzy przyjechali indywidualnie, aby tutaj gościć na wspólnie organizowanym wydarzeniu. Brawa dla wszystkich motocyklistów. Moi drodzy, bardzo, bardzo cieszę się, że jesteście, a są też z nami grupy, przeróżne grupy, są nasze Łaziorki, to jest grupa turystyczna, grupa, patrzę, gdzie jest Ewelina, gdzie jest Łukasz Kornaś, gdzie jest Daniel. Jesteście, moi drodzy, przewodnicy? Tak, już poszli dalej. Słuchajcie, oni przyszli, wyruszyli z Brzeskiego Rynku, obeszli pół gminy, aby tutaj dzisiaj przyjść, aby odwiedzić wieżę widokową. To był piękny marsz, utrudzeni i młodsi, i troszeczkę starsi, ale widać, że w świetnej kondycji. Cieszę się, że są z nami doskonali harcerze pod kierownictwem harcmistrza. Tak? Też przyszli, moi drodzy, Bartłomiej Turlej, radny miejski, przewodniczący Komisji Oświaty, ale też wspaniały wychowawca młodzieży. Bartku, cieszymy się, że przyprowadziłeś całą grupę młodzieży. Jest Łukasz, z Łaziorków, przewodnik turystyczny, można powiedzieć, górnych lotów, dlatego na wzgórze Bochenic właśnie z turystami, z naszymi tutaj Łaziorkami przyszedł. Witam bardzo serdecznie również panią radną Jadwigę Dadej, o której wspominałem. Jadzie jest takim dobrym duchem, nie tylko jadownik, ale myślę, że wzgórza Bochenic regularnie odwiedzał w różnych ważnych sprawach. Ona też była wnioskodawczynią, aby tą piękną drogę, która tutaj prowadzi, ulicę Pielgrzymkową, wyremontować, przygotować właśnie pod dzisiejszą również uroczystość, pod to, aby wieża mogła gościć tutaj tak licznie zgromadzonych. No i drodzy Państwo, przechodzę, cofając się nisko na pierwszy plan, wysuwając przezacnego dżentelmena, pan Marek Ogola, firma Desin. Proszę Państwa, to jest
wykonawca, budowniczy, inżynier, architekt wraz z małżonką. Proszę się pokazać, proszę się męża nie wstydzić, proszę się pokazać. Jest. Kierownik budowy, proszę Państwa, to taka rodzinna, porządna firma. Zobaczcie, jak wspaniałe rzeczy potrafią razem zrobić w zgodzie. Ja wiem, że ten obiekt dostarczał pewnie jego budowa sporo różnych trudności. Ja też nie byłem łatwym klientem, przychodziłem tutaj z różnymi troskami, problemami, ale Państwo zawsze chętnie podejmowaliście troski i problemy. Ja, proszę Państwa, mam taką informację, myślę, że Pan Waldek najlepiej ją przedstawi, Pan Warpoczek, który rozpoczął dzisiejsze świętowanie. Na szczycie tej wieży jest iglica, a w tej iglicy jest specjalna kapsuła czasu. I tam, w tej kapsule czasu, zamknęliśmy pewną treść przygotowaną i sygnowaną przez wykonawcę i przeze mnie. Mam nadzieję, dla potomnych kiedyś to będzie atrakcja, jeżeli kiedyś dogrzewią się do dokumentu, a o tym dokumencie troszeczkę później powie pan Waldemar Poczek. Drodzy Państwo, witamy również mieszkańców Jadownik, mieszkańców gminy Brzesko, mieszkańców powiatu brzeskiego i wszystkich sąsiednich powiatów, wszystkich gości, którzy tutaj do nas przybyli. Drodzy Państwo, obiekt fantastyczny, piękny, będzie podświetlany, jest iluminowany, bo od dołu jest podświetlany, będzie tutaj blask światła na niego rzucany, tak aby był z daleka widoczny każdego dnia. Na tym obiekcie również są zamontowane na podestach lampy, które będą świecić się do godziny 22. Tak wstępnie ustaliliśmy, czyli do ciszy nocnej, gdyby ktoś jeszcze chciał wieczorną panoramę Brzeska i okolic oglądać, to będzie miał taką możliwość do godziny 22, zgodnie z regulaminem. Później te światła będą, drodzy Państwo, na podestach gasły. Panie Marku, ja oddam Panu mikrofon, prosząc Pana o kilka słów na temat tego obiektu, tej wieży. Ile tutaj stali weszło, ile tutaj potu zostało wypocone, ile tutaj drzewa, ile tutaj godzin. Proszę opowiedzieć wszystkim, którzy tutaj przyszli, jak to się działo, że to powstało. Ja myślę, że najpierw podziękuję Panu Burmistrzowi i pracownikom urzędu za świetną współpracę. Życzę każdemu wykonawcy takich relacji ze zleceniodawcą, moim wspaniałym chłopakom, którzy to wykonali. Pani kierownik, jak również sąsiadom najbliższym, którzy byli pomocni i pomagali, cierpliwi dla nas. Nie wymieniłem jeszcze pana projektanta, który też na każdą naszą prośbę służył radą i pomocą. Dzięki wszystkim, których wymieniłem, udało się zrealizować ten obiekt nie w 13, a niecałe 5 miesięcy. Myślę, że ilościami to nie ma co zanudzać. Chyba no, cała jest konstrukcja stalowa, około 27 ton, wysokość podobnie 27 metrów. Cóż, mam nadzieję, że będzie świetnie służyło przez długi. Dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę Państwa, pan Marek Ogola z małżonką, firma Destin, budowniczy tej wieży. Faktycznie podpisali kontrakt na 13 miesięcy, że ta konstrukcja, ta wieża zostanie wyużytkowana. Wywiązali się z tego kontraktu grubo przed czasem, bo 5 miesięcy zaledwie zajęła im ta budowa, tak abyśmy jeszcze uroki tej pięknej jesieni, naszej polskiej, małopolskiej jesieni, mnóstwo barw mogli z tej wieży oglądać jeszcze tego roku i wspólnie dzisiaj tutaj się spotkać. Za wszystko Państwu dziękuję. Drodzy Państwo, dziękuję wspomnianym już architektowi, który pan Alfred Budzio, który pierwsze szkice tej wieży czynił. Bardzo dziękuję panu inspektorowi nadzoru, pan inżynier Mariusz Machowski, który tutaj był tą drugą śrubą, która dociskała wykonawcę oprócz mnie. Ja byłem tą grubszą, on był tą ostrzejszą. Mariusz, bardzo serdecznie dziękujemy panie inspektorze. No i serdeczne podziękowania dla wszystkich sąsiadów. Drodzy Państwo, to jest taka ciekawostka. No niestety tak się składa, że póki co gmina Brzesko jest właścicielem działki, ale tylko 10 metrów szerokości, która ciągnie się aż pod kościółek świętej Anny. I na 10-metrowej działce firma wybudowała wieżę, która ma u podstawy 7,30.
żeby to się mogło stać, żeby tu mogły stanąć dźwigi, żebyśmy mogli to przedsięwzięcie zrealizować, była wielka życzliwość wielu, wielu osób. I są z nami tutaj nasi sąsiedzi, przyjaciele, pan Kazimierz Maleńki z małżonką, którzy są jeszcze właścicielami tej działki, na której państwo stoicie. Brawa dla państwa Maleńkich. Oni tutaj pozwolili postawić wielki dźwig, wielką całą budowę na swoim gruncie, aby ten obiekt mógł powstać. Z drugiej strony, proszę państwa, fantastyczny sąsiad, ja będę mówić z imienia nazwiska, bo to są dobrzy ludzie, a o dobrych ludziach trzeba mówić z imienia nazwiska, pan Marek Sułek, który również tam pomagał, wspierał, on z drugiej strony jest właścicielem i tutaj mamy naszego sąsiada z drugiej strony, który na okres budowy użyczył prądu, dostępu do instalacji elektrycznej, tak aby ta wieża mogła powstawać. Proszę państwa, nie sposób nie wspomnieć o sołtysie Jadownik, pan Jarosław Sorys, który na co dzień zawodowo, oprócz tego, że jest sołtysem, że jest radnym miejskim, jest również pracownikiem firmy Tauron. Udało mu się, że tak powiem, dokręcić procedury tauronowe, żebyśmy szybciej dostali również prąd na otwarcie tej wieży. Jarku, nie widzę cię tutaj, chociaż próbowałem się dodzwonić. Bardzo dziękuję za pomoc, za wsparcie. Szanowni państwo, myślę, że pomaleńku będziemy przechodzić do otwarcia, o dalszej części wydarzenia, o tych atrakcjach, które tutaj są przygotowane, opowie państwu później pan Waldemar Pączek. A teraz, drodzy państwo, tak jak przystoi na porządnych, przyzwoitych ludzi, przyjaciół, motocyklistów, będziemy prosić naszych dobrodziej, kaznodziei, księdza Sylwestra, który reprezentuje księdza proboszcza i księdza Mariusza Fantastycznego, naszego przyjaciela z Okocima, który robi również zloty motocyklowe w Okocimiu, a dzisiaj przyjechał, aby tutaj uświetniać tą uroczystość swoją posługą duszpasterską. Będziemy prosić o poświęcenie tej wieży, aby zawsze ona była bezpieczna, aby na tej wieży nikomu nic się nie stało, żeby była pod ochroną i również ci, którzy tutaj na tej wieży, na tą wieżę będą przychodzić, aby sycić się widokami wspaniałej gminy Brzesko i okolic. Serdecznie proszę księży o poświęcenie, o kilka słów również. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się wspólnie. Wszechmogący jeszcze Boże, wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre i nie ma niczego, co by było złe samo z siebie, o ile przyjmujemy to z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęciłeś przez Twoje słowa i naszą modlitwę. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław tą wieżę widokową w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą jej użytkować, wzrastali wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech nas wszystkich i tą wieżę błogosławił Wszechmogący. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Szanowni Goście, serdecznie w imieniu HDK Motojadowniki witamy Was po raz kolejny na wzgórzu Bocheniec i chciałbym wspomnieć o jednym historycznym wydarzeniu sprzed 12 lat. Obecny tutaj ksiądz Mariusz był inicjatorem pierwszego spotkania motocyklistów z mieszkańcami Jadownik tutaj w Jadownikach. To było 12 lat temu, była to pierwsza impreza motocyklowa na terenie naszej miejscowości. Przez 12 lat udało się nam tą tradycję utrzymać. Dzisiaj dzięki inicjatywie tutaj pana burmistrza jesteśmy świadkami pierwszej tanecznej imprezy motocyklowej pod wieżą i myślę, że będzie to również impreza cykliczna i będziemy mogli tutaj cyklicznie spotykać się
na motocyklowych tańcach pod wieżą. Nie będę nikomu dziękował, pan burmistrz już, myślę, że wyraził wdzięczność dla wszystkich obecnych. Pozwolicie, drodzy państwo, że przekażę mikrofon naszemu drogiemu przyjacielowi, księdzu Mariuszowi. Moi drodzy, bardzo dziękuję, jestem wzruszony, ale powiem szczerze, nie wystarczy dobry pomysł, potrzeba ludzi, którzy będą to dzieło kontynuować i rzeczywiście w 2012 rozpoczęliśmy zjazdy motocyklowe w Jadownikach. Zakończenie w jesieni sezonu motocyklowego w 2012 roku, a dziś mam już 23 rok. Więc gratuluję, że mimo tylu lat przeciwności, nawet kiedy była pandemia, to dzieło jest i kwitnie. Wszystkim, którzy tutaj przybywają na tą wzgórze do świętej Anny, niech Chrystus Pan oficie z tego wzgórza błogosławi, a święta Anna wspiera was, przedstawicieli, pana burmistrza, całą załogę, także powiat, ale i ojca Wacława i ojca Wojciecha, którzy przez tyle lat to dzieło kontynuują, też otaczajmy życzliwością. Dziękuję wam, że mimo swoich zadań i obowiązków przez tyle lat jesteście z ludźmi, a przede wszystkim dla ludzi. Czapki z głów, szacunek, powodzenia i szczęść Boże dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich tutaj dzisiaj obecnych i tych, którzy tu będą przybywać i z tej wieży podziwiać okolice. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Po tych wszystkich słowach księdza Mariusza ciężko co tutaj powiedzieć, ale myślę, że mimo swoim, a także nas już pasterzy tej Jadownikach bardzo gratulujemy tego przedsięwzięcia, tego, że udało się tę piękną wieżę wybudować, że ona będzie też w jakiś sposób rozsławiała Jadowniki tutaj w Górze Świętej Anny. Przez pierwsze 3 lata kapłaństwa miałem okazję posługiwać w parafii Gruśli i tam, jak wszyscy wiemy, mamy wieżę widokową, jest po górze Ciężkowickiej, po Ciężkowic. I jak przychodziłem do Jadowni, to mówiłem, że mam to tak samo jak tam, tylko wieży brakuje i nie musiałem długo czekać i dzięki opatrzności Bożej mamy też w Jadownikach wieżę, która na pewno z doświadczenia będzie rozsławiała naszą miejscowość, naszą gminę i obie służyła jak najdłużej, jak najlepiej. Oby Pan Bóg nam błogosławił i wszystkim, którzy do tego się przyczynili, składam serdeczne. Bóg zasłać. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy za błogosławieństwo, za życzenia. Jeszcze dwa słowa, zaraz przekażę mikrofon naszemu przewodnikowi lokalnemu, turystycznemu, nie tylko po Polsce, ale po całej Europie i świecie, Łukaszowi Kornasiowi, który przyszedł z Łaziorkami. Moi drodzy, ja popełniłem jeszcze pewną niedoskonałość, polega na tym, że nie podziękowałem moim najbliższym współpracownikom odpowiedzialnym za jakby ten projekt, za współpracę tą bezpośrednią z firmą wykonawczą, a był to wydział pana dyrektora Bogdana Dobranowskiego, kiedyś tam Bogdan był zastępcą burmistrza, teraz jest szefem naszych inwestycji. Dzisiaj go akurat tutaj nie ma, ale bardzo dziękuję mu zaocznie, kupę dobrej roboty, a odpowiedzialny w jego zespole za budowę był pan inżynier Zbigniew Witowski. Nie wiem, czy Zbyszek jest. Jak jest, to niech się pokażą. Zawsze chodzi w takich kolorowych, ładnych ubrankach, bluzkach. Jego widać z daleka w urzędzie. Mam nadzieję, że jak tutaj jest, to też go zobaczy. Także bardzo, bardzo serdecznie również dziękuję moim współpracownikom, również tym, którzy odpowiadają za przygotowanie dzisiejszej uroczystości na współmiar z moimi przyjaciółmi z Hadeka Moto Jadowniki. Jest to Miejski Ośrodek Kultury, pani Ewelina Stępień, jest to Wydział Strategii Rozwoju, pani dyrektor Barbara Kuczek ze swoimi zespołami. O tym wszystkim będzie mówił pan Waldemar, a ja tylko jeszcze na kilka słów oddaję mikrofon Łukaszowi, który myślę, że zrobi z tego miejsca jeszcze większą atrakcję niż jest. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, dosłownie dwa słowa. Według mojej wiedzy jest to pierwsza i jedyna wieża, która jest dokładnie na granicy pomiędzy Karpatami a Kotliną Sandomierską, więc niewątpliwie jest wyjątkowa z tego punktu widzenia. Myśmy dzisiaj przyszli Łaziorkami i nie tylko Łaziorki, bo także harcerze, ponad 120 osób i jeszcze razem ze mną Ewelina Tomasiewicz, Daniel Szczupał, więc no, chcieliśmy pokazać, że na wieżę także można przyjść szlakiem czerwonym z Brzeska, do czego oczywiście wszystkich też zachęcam. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy, oddaję mikrofon panu Waldemarowi, a jeszcze tylko dopowiem jedno, że u góry są zamontowane kamery i wszystko to, co tutaj się dzieje, wtedy kiedy jesteśmy i wtedy kiedy nas tutaj nie będzie, jest widoczne online, jest widoczne na stronach internetowych policji i Urzędu Miejskiego, bo mamy takie kamery, które ma bezpośrednio policja, które monitorują teren i obiekt, ale również na stronach Urzędu Miejskiego, gdzie można cały dzień panoramę Brzeska i całą noc podziwiać. Można rano sprawdzić, jaka pogoda, żeby później tutaj przyjść i odwiedzić to miejsce. Panie Waldemarze, czym pan swoją powinność? Ja myślę, że wszyscy z miłością czekamy na ten moment, kiedy nastąpi już oficjalne otwarcie. Ja tylko chciałem powiedzieć, uzupełnić wypowiedź pana burmistrza, ponieważ miałem przyjemność opisywać kolejne etapy tej budowy i przy pierwszym spotkaniu, kiedy pan burmistrz powiedział mi, że ta wieża będzie właśnie oddana teraz. To ja mu powiedziałem, ale panie burmistrzu, to jest niemożliwe, bo w umowie jest wyraźnie napisane, że w maju przyszłego roku. A jednak okazało się, że stało się to. Jest to możliwe, to pierwsza uwaga, druga odnośnie tej kapsuły, która jest umieszczona w Biblicy. O ile dobrze pamiętam, to ta kapsuła została właśnie tam włożona w momencie, kiedy ta iglica była montowana, czyli kiedy ta wieża miała już zarys takiej wieży, jaką dziś możemy podziwiać. To po drugie i jeszcze będzie jedno przemówienie, panie burmistrzu, ale krótkie będzie streszczenie przemówienia. Otóż proszę państwa, przyszedł do nas, odwiedził wczoraj urząd miejski mieszkaniec Jadowni. 96-letni mieszkaniec Jadownik, pan Zdzisław Grodny, który nie mógł dzisiaj przyjść, mówi, że stan zdrowia mu nie pozwala. Pozdrawiamy pana Zdzisława. I pan Zdzisław przekazał list, który ja tylko streszczę. W tym liście pan Zdzisław w imieniu mieszkańców podziękował władzom gminy Brzesko za doprowadzenie tej budowy do końca, bo to było marzenie wielu mieszkańców gminy i nie tylko również gości, ale złożył również serdeczne podziękowania dla HWK Moto Jadowniki za wszystkie akcje charytatywne, które ten klub prowadzi od wielu lat. Tyle, proszę państwa, ode mnie. Myślę, że można już przejść do tej chwili, która za chwilę zostanie uwieczniona i za chwilę na bieżąco zrelacjonowana w mediach społecznościowych. Bardzo proszę o uroczyste odsłonięcie oficjalne tej wieży. Ja pozwolę sobie już w kolejności, jak państwo stoją. Także proszę wybaczyć, że nie stosuję tak zwanej precedencji. Pan Marek Dogora z małżonką, druk harcmistrz Bartłomiej Turlej, przewodnik, jak już było wspomniane, Łukasz Kornasz, pani Jadwiga Danej, ojciec Wacław, jak to słyszałem, a moja koleżanka w pracy mówi wujek Wacław Japa, Wojciech Podleś, burmistrz Brzeska, pan Tomasza Kochalesz, przygodny księża. Zapraszam do sceny. A jeszcze pan Marek Dogora. Jestem w tym momencie rekordzistą, jeśli chodzi o ilość wejść na górze. Byłem tam około 100 razy, więc kto będzie chciał pobić ten rekord, proszę liczyć wejścia. Czekam. W takim razie, ja przepraszam, bo podejrzewam, że później będzie zamieszanie. Powiem teraz, póki jeszcze jest w miarę cicho. Mamy przygotowane specjalne pocztówki, a na szczycie tej wieży mamy pieczątkę. Pocztówkę można sobie pobrać na dole, a na górze opieczętować, mieć wspaniałą pamiątkę z uroczystego otwarcia. I jeszcze w takim razie jeden ważny komunikat. Zgodnie z regulaminem i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa jednorazowo na wieżę wędrować może 25 osób. Stosujmy się do tego w trosce przede wszystkim o nasze zdrowie i życie. A teraz, proszę państwa, ta wielka chwila. Thank you.
zgłasza się a właściwie cały czas jest z nami wicestarosta brzeski pan Maciej Podobiński. I tu chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj odbyła się również rajd Waligury, którym współorganizatorem jest powiat brzeski. Przypominam, że maksymalnie 25 osób może wędrować jednocześnie na wieżę. I bądźcie czujni, pilnujmy.